Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Co jest z tym autem, halo? W dzisiejszym vlogu jedziemy na otwarcie klubu, które ja sam organizuję. Jest to klub Kotwica MMA Team. Jest ze mną Polkensik. Siemano. I jest ze mną po prostu Tomek. Nie wiem, czy cię widać, Tomek. Na nas chłopaki już czekają, kupiliśmy ekspres, robiliśmy zakupy. W sobotę jeszcze byłem na zakupach i jedziemy do was na otwarcie. I tam będziemy robić różne rzeczy, będą jakieś tory przeszkód, będziemy robić treningi z wami, porobimy sobie fotki. A ja dożyłem tego cegiełka, właściwie ja organizuję to wszystko, także chuj się cieszę, ale nie organizujesz nic więcej, bo... Bo się do tego nie nadaje. Bo się do tego nie nadaje. Ale stanąłem na wysokości zadania i nawet ekspres nam się kurwa udał kup. Także jest super. Co, rano była siła, zrobiliśmy siłę, chłopaki byli troszkę pod wrażeniem tego, jak sobie śmigam z kamizelką 15 kg na drążku. No i co? Byliście? Prawie tak. No dobra, jedziemy na to otwarcie i tam będziemy kręcić kurwa vlogasa, a nie będę do was gadał w aucie. No, tyle. Ty nie chcesz zdjęcia? Mogę fotę? Mogę. Daj, no zrób ze mną fotę, proszę. Siejo, stary. Pójdzie ci Krzychu po wodę. Masz Krzychu tą wodę? No. Ale jesteś szefem. Ale że nam? On nie poszedł. No. On nie poszedł, bo on ci nie lubi. Nie, bo woli atencję, wiesz. On jest atencja. On jest, wiesz. Tylko pod kamerą. Ale ja w motkę lubiłem jako widz teraz. Jako widz. Ja teraz widzę. Okej. Co tam Valbuena? Przede Valbuena. 3 minuty temu. Fotkę widziałem, dodałeś. Tak, może tym razem. Ej, a ja cię wstałem rano. Wstałem cię rano i tak wchodzę na Instagrama. I tak sobie pomyślałem z ciekawości, kurwa, sprawdzę na mojej głównej, jak to wygląda, nie? Stary. 30 rolek, dwie foty. W sensie od ludzi. Stary, w ogóle się nie wstałem zdjęcia ludzi, aż mnie to boli. No. Bo bym stary, mam ochotę, mam kilka zajistych pomysłów na sesję, żeby zrobić coś przejebanego z wojskiem pożarów, stary, i no nie robię się, tego. Zaraz się nie będzie opłacało. Nie robię tego, bo się nie opłaca, stary. I ja sobie myślę, kurwa, że patrz jak manipulują nami, że oni chcą i wiesz, i jakby nie masz wyjścia. Mamy rolki. Bo zaraz się okaże, stary, za miesiąc, że będziesz musiał wymyślać, co nagrywasz na Instagrama, bo zdjęcia stare będą miały 10% zasięgu. A błona tam skomentowała, że gdzieś widział zdjęcie, cwaniaczek, tak? Niech tam z Ferrari'em kopy, tak. Filip Szostak. Dobry. Utytułowany, bardzo utalentowany zawodnik kickboxingu K1. Kiedyś mi tak napierdolił na sparingu, że od tamtej pory z nim nie sparuję, bo strach mi nie pozwala. To tyle. Potem zobaczymy. Dobra, to dajmy od tego clinchu tajskiego. Okay. Jak wam wyszło? Czyli jest tak, clinch tajski, bam, bam, jest łokieć, wypycha, high kick, czekamy sobie. Czabara robi super, bezman, ja przełapuję low kicka, bam. Kipruje Czabarę, lądujemy w żubiu, Czabara robi wycofkę, wstajemy. Teraz Czabara zaczyna akcję. Bam, bam, dół, góra, bam, bam, bam. Middle kick, ja wypycham, wracam. Teraz ty rzucasz sierpa, ja cię wywracam. Hop, jest obalenie, ty lądujesz w otwartej gardzie. Ja robię ciosy, przechodzę z młotkiem, sklejam się. Ty robisz przejście do... Ty robisz mnie przetoczenie, przewarkowanie. Ląduję ja na dole, wciągam cię w gardę, przepinam się do omoplaty i z omoplaty wychodzę. Zajebiście. Będziemy gotowi, Dominik, jesteście? Perfect clap. Zajebiście, co? MMA, panowie, MMA, siła, rzucać. Kamil w strachu, ra. Jesteśmy tutaj, jest z nami Bartek. Bartek ma losy, które są w kosu. W tych losach można wygrać. Powiedz, co można wygrać, Bartek. Dwa treningi z Wydro. Dwa treningi ze mną, tak. Dwie koszulki. Dwa treningi z Łukaszem i dwa treningi z Sebastianem Kotwicą. Nie są to pełne oczywiście treningi, bo nie mamy na to czasu, bo każdy z nas gdzieś tam, ja się chcę tutaj zająć ogólnie tym, co się tutaj dzieje, ale... Oj, ej! Jest z nami Mateusz. Dosyć. Nie, Mati, nie, to nie tak jak ty, nie tak jak lubisz. Stary, wiesz, kiedy nas nie wezmę? Kiedy? Jeżeli tutaj mamy takie aluzje do tego, że impreza i żygali, to. Bardziej te przygody. Chyba jak miałem 18 lat. Przy mnie nigdy nie żygałeś, no. Stary, ja w ogóle nie wymiotowałem tak naprawdę. Stary, szacun. Więc tutaj no. Chcesz zrobić trening z widzem, czy ci się dzisiaj nie chce? Nie, ja nie wiem, chyba robić treningu. No, ja uważam, że nie mam na tyle takiej umiejętności do robienia jakiegoś treningu, żeby robić trening, bo to wie. Spoko. Nie wiem, żeby zrobił ktoś, kto zrobił. Przejedziesz się autkiem z jakimś widzem fajnym, co? No. Pokażesz mu, jak się jeździ z przepisami godnie C6, 10, 3, C6. No, jakby tam był żygi, to co by było? Co ty masz z tymi
przykawi, stary. Dobra, tak to prawda. No nie, no z tej perspektywy, jak on tak tutaj dotrzymał, tak wiesz, koło ciebie. Jakbyś się skeptał. Ty stoi, to tak trzyma, nie? Mówię, no nie masz zegarka. Sportowy za kambiory. Gotowy zawodnik? Gotowy? Fajnie! Doki wpisuje Dominikowi! Głowa rundy! Oj, weszło! Dawaj, nie powiedz. Widać zmęczenie już w zawodniku. Nie, tam świeżutki jest, rozgrzał się. Oj, teraz chyba coś pokażę, teraz coś pokażę. Szukać wątroby. Kontra, gdzie kontra? Trzeba wygrać rundę. Wygrać rundę. Słuchajcie, bo miały być losy i jest godzina 17 i będzie tutaj kolega chodził. To będą losy. Każdy wybiera sobie jeden los. Na plakacie było pisane nagrody. Więc zachęcam was i możecie śmiało po los. O, już są. Gdzie ten mój był? Ten. Serio? No. Przybij piątkę trąbię. Łatwo. A kiedy? Dzisiaj. O, której? Długi, kurwa, długi. Młody też wygrał. To trzymaj młody. Słuchajcie, a jak nie uciekacie stąd, to możemy zaraz, za godzinę. Teraz może, nie? Bo mi się troszkę śpieszy. To może być teraz. No to dawaj, teraz jedziemy. Ja z nim jedziemy. Jeszcze wy, tak? Tak. 70 kilo wkurwienia i patologii. 72. Wkurwienia i patologii. Dumny. To właśnie. Mam vloga, na którym nie przeklinam. Ej, a zrobisz ten? Zrobimy sesję z Janowską TikToka. Zatańczymy na TikToku. Dobra. Ha, ha, ha. Tak w ogóle to Dominik, siema. Siema. Janowska. A ile macie lat ogólnie? Ja 16. Dobrze. Poniedziałek, środa, piątek, chyba jest 19 zewnątrz. Chyba paliło mi styki. Więc kurczę, chłopaki, musicie chodzić. 15 we wrześniu. 15 lat. Kiedy ja miałem 15 lat? 9 temu. Wiesz, co to jest? Nie wiem. Siodra. To. Siemano. Witam se, ale szufla, patrz, ej. Patrz, jaka szufelka, stary. Ej, młody nie kuma. Kurwa, fajnie, miło cię poznać w końcu. Szczerze mówiąc, średnio przyjemnie wyglądasz, tak szczerze. Jakiś taki podkurwiony jest. Ale nie, podkurwiony, ale patologicznie wygląda, szczerze. Gość wygląda, jakby się szczerze, z huty urwał, nie? Trochę pato, no. Co ty, młody, na willowym mieszkasz? Nie, na szkolnym. W Szarce. Ja tam mieszkałem. Na trzy, raz, dwa... Nie, chwila. Teraz. No i fajnie, TikToki są cool. No i wszystko. Od tej chyba, nie? Od prawej, nie? Ale chwila, od refrenu. Przybliżmy się tak trochę. I wiodę... No nie! Kurwa! No daj, dobrze jest! Tak ci widać. Dobra! Zajebiście. Chłopaki zademonstrują drogę, żeby skrócono rozrzewkę i później zaczął rzucać i na koniec będzie walka pokazowa.
tak? Patrz, kurwa. Mój podopieczny. Ja mogę zrobić siłowe wyjście. Stanie na rękach. Skalisteniki, siłowe wyjście. Co to jest siłowe wyjście? No, skalisteniki, press to handstand. No, coś takiego, no. No. Młody, no chuj, będzie dumny. Młody. To jako mój podopieczny. Włosy, takie jak robię ja. Robi też o. Dokładnie tak. Dobrze, dało młody. Odpoczywa. Zobacz, jak się rusza. No a jak? Chłopaki na mnie czekali prawie godzinę, ale to dlatego, że prowadziłem intensywne rozmowy. Ale przystojne chłopaki. Kurwa, chłopie, jesteście, wy wyglądacie jak kurwa bracia. Chłopie Tom, ork, młodszy brat. Ty, kumacie, że ten młody, nie? Wziął kurwa koszulkę Disowi. Ty pierdolisz. Gość, chłopie, dotrwał do tego momentu, w którym ty, to jest Tomownik. Siemano. Disko, kojarzycie? Tak. No, to jedzie z nami. Dobra, widzowie, jedziemy, biorę chłopaków na jedzonko, event w sumie zakończony. Siemano, trochę później niż planowałem. Tu panowie rozkładają u nas w klubie maty, a ja idę z telewizorem, żeby tutaj leciały różne akcje. I może się uda z terenem Sebastianem pogadać. Nagrywam 2 tygodnie chyba po otwarciu klubu już to zakończenie, ale zobaczymy, co tu się uda. Chciałem wam też pokazać już efekt końcowy, jak to będzie wyglądało. Wyminęliśmy się z trenerem Sebastianem, więc po prostu w opisie damy wam, jakie będą plany na przyszłość klubu i co tam będziemy robić. I po prostu tyle. No. A ja wam chciałem serdecznie podziękować za oglądanie tego filmu, za lajkowanie, komentowanie i subskrybowanie mojego kanału. I co? Widzimy się niebawem. Wielkie pozdrowienia.